Od blisko 2 tygodni nieczynna jest kopalnia, zabytkowa kopalnia srebra i sztonia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Czy już liczyliście straty wynikające z tego, że nie ma ruchu turystycznego? Jako Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej utraciliśmy w 100% nasz przychód. Jestem właściwie w trakcie podsumowywania. Ze względu na to, zawsze robię bilans na koniec miesiąca. To, co się stało, spowodowało to, że nie mamy ruchu turystycznego. Natomiast mam 3 osoby, które opiekują się swoimi dzieciakami, więc te koszty przejmuje państwo polskie. Więc no, jeszcze chwilkę czasu, do końca marca będę wiedział. Generalnie straty są, przychód miesięczny to jest kilkaset tysięcy, więc no, tych wpływów już nie będziemy mieli. Miesięcznie przychód, tak średnio jest 300 tysięcy, więc przez 2 tygodnie no to trzeba liczyć, że gdzieś koło 150 tysięcy jesteśmy już, no tych pieniążków nie odzyskamy. Jak wygląda zamknięcie kopalni? Bo to z tym się też wiążą określone koszty, prawda? To znaczy od samego początku jako zarząd przystąpiliśmy do wszystkich zaleceń, które były i rekomendacji, które rząd Rzeczypospolitej ogłosił. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z gminą Tarnowskie Góry i z Wydziałem Kryzysowym, więc stosujemy się do tych zaleceń. Zamknięcie kopalni i sztolni naszego biura nie wiąże się, jest zamknięciem tylko dla turystów. Nie wiąże się to z zamknięciem obiektów, albowiem my te obiekty musimy utrzymać w ruchu. Codziennie musimy pompować wodę, która napływa nam do zrobów. Musimy utrzymać wentylację, więc część pracowników u mnie pracuje zdalnie, ci co mogą, natomiast część pracowników w ograniczonej ilości przychodzi na obiekt, żeby je utrzymać w stanie ruchu, także po tej całej pandemii, jeśli to wszystko minie, no to będziemy mogli otworzyć. W innym przypadku, gdybym tego zaniechał, to kopalnia no, mogłaby być zalana i no, długo, długo by była zamknięta. Czy stowarzyszeniu w związku z tym, z tą przerwą w ruchu turystycznym i brakiem przychodów grozi utrata płynności finansowej? No, prowadzimy działalność gospodarczą od dawien dawna. Zarząd walne zgromadzenie wybrało mnie, żebym dobrze poprowadził nawet stowarzyszenie, nawet w takich przypadkach, więc jesteśmy zabezpieczeni, jak chyba każda firma na miesiąc, dwa. No zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, no potem będziemy potrzebowali pomocy, no bo rzeczywiście no taka sytuacja nie może trwać wiecznie. Na Facebooku pojawiły się takie banerki zabytkowej kopalni Srebra. Nie odwołuj wycieczki, przenieś ją na później. O co chodzi w tej akcji? No to już ci mówię, Jarku, więc jakiś czas temu Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała jak co roku taki konkurs, nie konkurs, tylko powiedzmy taką promocję Polska zobacz więcej, weekend za pół ceny, coś takiego w takim tytule, więc przystąpiliśmy do tego, do tej promocji, jak wiesz, mamy złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej i w tym roku miała się odbyć bardzo duża promocja naszych obiektów. No i wiele osób z wyprzedzeniem wykupiła bilety za pół ceny. Ze względu na to, że Polska Organizacja Turystyczna i to, co się stało, zawiesiła całkowicie tą promocję w całej Polsce, na wszystkich obiektach. Więc no, zwracamy systematycznie pieniążki tym osobom, które chcą tych zwrotów.
Natomiast ta kampania, czy ten news, który się pojawił, no to jest do tych, którzy nie wiedzą, co zrobić, więc daliśmy im możliwość zatrzymania tych biletów, które kosztowały ich w połowie kosztów, z możliwością wykorzystania w innym terminie, jak już to wszystko minie. Czy stowarzyszenie zwracało się do kogoś o pomoc w związku z tą nadzwyczajną sytuacją? Czy oczekuje od kogoś pomocy? Jakiego rodzaju miałaby to być pomoc? No, na tą chwilę zwracać się nie zwracaliśmy ze względu na to, że czekamy na tą specustawę tarczy antykryzysowej, która ma być w tym tygodniu ogłoszona. Mam nadzieję, że w tej specustawie się taka organizacja jak my pojawimy, bo tu jest troszeczkę kłopot, bo nie jesteśmy ani samozatrudniającą się osobami, ani mikro. Mamy bardzo dużo pracowników zatrudnionych. Nie jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, po prostu jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym działalność gospodarczą i utrzymujemy te wszystkie obiekty z własnych środków, bez żadnej dotacji. I często urzędnicy, zresztą w opinii publicznej też tak wszyscy myślą, że jesteśmy albo na zasobach gminnych, albo dostajemy dotacje, nie wiem, co najmniej z Urzędu Marszałkowskiego. Tak nie jest. Nic mylnego, więc często urzędnicy myślą, że stowarzyszenie otrzymuje dotacje, więc sobie da radę. Czekamy na tą specustawę, zobaczymy. Musimy pamiętać, że zarządzamy obiektami światowego dziedzictwa UNESCO. Zgodnie z konwencją do spraw światowego dziedzictwa ratyfikowaną przez Polskę w 1976 roku, no to państwo polskie również zobowiązuje się na utrzymanie takich obiektów. Więc my dwojako podlegamy raz pod Ministerstwo Kultury i jako, że zarządzamy obiektami wpisanymi do rejestru zabytków, pomnikiem historii i światowym dziedzictwem w jednym, i z drugiej strony prowadzimy turystykę, więc podlegamy również pod Ministerstwo Rozwoju. Więc no, myślę, że te dwa ministerstwa w jakiś tam sposób pomogą nam w utrzymaniu tych obiektów, no bo utracenie ich no to niepowetowana strata byłaby dla ludzkości. Okej. Dziękuję za rozmowę. Życzę przede wszystkim dużo zdrowia w tych ciężkich czasach, no i żeby ta sytuacja finansowa firmy się wyklarowała w najbliższych tygodniach. No, dziękuję, Jarku. Jeśli mogę jeszcze parę zdań. No, dziękuję bardzo za otuchę. No, jesteśmy w trudnej sytuacji, jak każda firma prywatna w tej chwili, zatrudniająca kilkadziesiąt osób. Natomiast my cały czas pracujemy. Zapraszam wszystkich do śledzenia naszego Facebooka. Już jutro mamy promocję, premierę naszego filmu Miłośnicy o 21:00. Proszę śledzić nasz Facebook, przekieruję go na nasz kanał YouTube'owy. Wprowadziliśmy sprzedaż online naszej najnowszej publikacji Karla Franza Mańki, przetłumaczonej przez Sebastiana Rosenbauma. Świetna publikacja naszego tarnogórzanina z Bobrownik, urodzonego w XIX wieku, który opisywał nasze górnictwo. Wszystkim również życzę wszystkiego dobrego. Myślę, że niedługo się spotkamy. Bądźmy tylko odpowiedzialni. Dzięki.